Masa żelowa w sedesie. Bałtyckim żartem tego roku ten nadmorski gadżet zostawił w tyle czekoladki z prądem, afrykańskie maski i laleczki wudu. Właśnie zakończył się plebiscyt na najdziwniejszy suwenir z nadbałtyku. 10 tak zwanych bubli wytypował trzebiatowski magistrat. Ten najgłupszy wybrali internauci. W zabawie wzięło udział blisko 2000 osób. Dziś burmistrz miasta wręczy puchar sprzedawcy, który handluje najdziwniejszą pamiątką. Uroczystość odbędzie się w Mrzeżyńskim porcie o 18:00.